Dominują odcinki poniżej 10 km, olej eksploatowany przez 7 miesięcy, brak dolewek. Przy poprzedniej wymianie Michał zastosował płukankę do silnika Liqui-Moly ProLine Engine Flash. Pod czerwieni widać potwierdzenie rozcieńczenia oleju paliwem, obszar 1747. W końcu malutka dygresja, często pojawiają się pytania, czy dany olej jest dobry, czy na podstawie prowadzonych testów można go rekomendować. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Opel Astra J, rok produkcji 2010, silnik 1.7 diesel, przebieg 203 tysiące km. Celem głównym odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Michał. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji znajduje się na etykiecie, reszta w dalszej części filmu. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji ponownie możecie wyłowić z etykiety, reszta w szczegółach za chwilę. Do samochodu zalany został olej AMSOI European Motor Oil w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie był dodawany żaden dodatek do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 7333 km, 50% eksploatacji to trasa, 50% miasto, dominują odcinki poniżej 10 km, olej eksploatowany przez 7 miesięcy, brak dolewek. Przy poprzedniej wymianie Michał zastosował płukankę do silnika Liqui-Moly ProLine Engine Flash. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 86 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 14,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Obserwujemy bardzo wysoką zgodność w wyższej temperaturze oraz różnicę na poziomie 3% w niższej temperaturze. Pora na olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 67 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 12 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 179, a to oznacza, że otrzymano 22% zmianę lepkości w niższej temperaturze oraz 16% zmianę lepkości w wyższej temperaturze. Przedział krytyczny, ponieważ zmiany są powyżej 15% progu. Przechodzimy do kolejnego etapu badań. Test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test Motor Checkup oraz bibułę, której możliwości są cały czas sprawdzane. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja Kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu.
Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Analiza plamy oleju w oparciu o test oleju MCU wykazuje dość dobry stan oleju, szczególnie porównując ten wynik do poprzedniego odcinka. Powiedziałbym, że jakość oleju z dzisiejszego odcinka jest lepsza, nie doszukuje się źródła tak mocnej zmiany lepkości. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Podczerwieni widać potwierdzenie rozcieńczenia oleju paliwem, obszar 1747. Reszta parametrów to całkiem satysfakcjonujące poziomy. Nie dopatruje się oznak mocnej degradacji oleju silnikowego. Podsumowując, otrzymano potwierdzenie mocnej zmiany lepkości oleju spowodowanej najprawdopodobniej rozcieńczeniem oleju paliwem. W teście bibułowym oraz podczerwieni otrzymano potwierdzenie akceptowalnych poziomów parametrów fizyko-chemicznych oleju. W takiej sytuacji wydaje się, że głównym celem w tym przypadku powinno być wyeliminowanie źródła rozcieńczenia oleju. I na końcu malutka dygresja. Często pojawiają się pytania, czy dany olej jest dobry, czy na podstawie prowadzonych testów można go rekomendować. Zerknijcie proszę na przykład oleju AMSOIL. Do tej pory był badany 5 razy, przy czym były to różne opcje tego oleju. Szczegóły, co to były za odcinki, samochody, oleje, sposoby eksploatacji itd. wyświetlam Wam teraz na ekranie. W tych 5 testach 2 razy wyszły krytyczne zmiany lepkości, 2 razy akceptowalne oraz 1 raz stan ostrzegawczy. Jaki z tego wniosek? Na podstawie pojedynczych testów nie można wyciągnąć jednoznacznej rekomendacji, ponieważ zmiana jakości oleju silnikowego to pochodna wielu parametrów. Jedyne racjonalne podejście do tego tematu to uzbrojenie się w cierpliwość i obserwacja licznych eksperymentów. Miejmy nadzieję, że z czasem pojawi się coraz więcej argumentów do bardziej jednoznacznych wniosków. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników long life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!